Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bezpan.pl. Trochę karpusów pewnie macie dość. Chcecie różne inne rośliny, ale ja takich trochę karpusów jeszcze nie widziałem. Osobiście mogę tutaj walić głową i przysięgać, że takich trochę karpusów nie widziałem. One rosną w górach. Carlos mi opowiedział, nie wiedziałem nawet, że koło Tarragony są wysokie góry i że dochodzi tam do minus 8, minus 10 stopni. Ja takich roślin osobiście naprawdę jeszcze nie widziałem, tak grubych, tylko że one są same duże i są bardzo drogie. Naprawdę są bardzo drogie. Jeszcze są nieoczyszczone. Może tak będzie. No tak grubych roślin naprawdę jeszcze nie widziałem. Kurde, czekajcie, nie wiem jak wam to pokażę. Patrzcie. Sama donica jest olbrzymia, żeby mi tu słońce nie świeciło. I tak wyglądają te rośliny. Mają mnóstwo liści. Mnóstwo liści. No niestety są bardzo drogie. Dwumetrowych jest chyba tylko, mówił, 5 czy 6. Reszta to są 2,5 metra, 3 metry. To są naprawdę drogie rośliny. Ja ich nawet nie będę rezerwował, bo pewnie nikt nie będzie chciał zapłacić za trachy karpusa tyle pieniędzy. Ale naprawdę jestem w ciężkim szoku, że tak może wyglądać trachykarpus. Trachykarpus Fortunei, typowo z gór z Tarragony. Pytałem, czy gdzieś w Pirenejach, on mówi, że nie. Tutaj są wysokie góry, to koło Tarragony. I dlatego powiedział, że latem jest mega gorąco, jeszcze goręcej niż tutaj nad morzem, a zimą jest bardzo zimno, około minus 10 stopni. Oczywiście to nie minus 10 stopni cały czas, tylko że takie są spadki. Jakby ktoś chciał takiego drugiego trochę karpusa, no to ja polecam. Ja bym takie sadził, tylko i wyłącznie takie. Ale no cena powala, nawet mnie powala. Jeszcze tak może coś będzie widać, zobaczcie. Przepiękne. Ich jest tutaj chyba tylko około 30 sztuk. Carlos mi powiedział. 30 sztuk specjalnych roślin. Czy ktoś będzie chciał kupić tak drogie trachy karpusy? Tego nie wiem. Ale wiem, że wielu z was ceni sobie niesamowicie jakość. Jakość stawia przede wszystkim i woli posadzić jednego wielkiego trachy karpusa, znaczy wielkiego, w sensie grubego trachy karpusa, niż cokolwiek innego. Dlatego po prostu robię ten film. Nie wiem, czy ktoś z was będzie chciał, ale gdyby górskie trachy karpusy z Tarragony. Ciekawe, jakby rosły u nas. Może jednego sobie wezmę i będę testował? Sam nie wiem. Sam nie wiem, ale myślę, że chyba sobie jednego wezmę. Niesamowite rośliny. Trzymajcie się. Cześć.